Hejka, witam was w nowym filmiku. Dziś będziemy robić trochę inny content, bo wyjątkowo chciałam nie robić o psach, chciałam pokazać trochę siebie, to co robię. I dzisiaj zajmiemy się fotografią, a konkretnie co słyszą fotografowie, a właściwie co słyszę ja. Sytuacji było wiele. Chciałabym dodać, że jest to film kręcony w celach humorystycznych. Nie chcę nikogo obrazić. Zresztą nie czułam się urażona, po prostu niektóre sytuacje mnie trochę wyprowadziły z równowagi, czy rozśmieszyły, czy w pewien sposób były troszkę nieprzyjemne, ale nie mam tego za złe. Zapraszam! Twoje zdjęcia są za słabe, by brać za nie pieniądze. Ej, a te zdjęcia są darmowe? A niestety nie, ale to nie są naprawdę duże pieniądze. No, filmik mi zrobisz za darmo, zapłacę ci uśmiechem. A te zdjęcia są w jakimś wyższym celu robione? A co ma pani na myśli? No nie wiem, promowanie jakiejś adopcji, jakieś szczytne cele? Proszę pani, ale ja pisałam w ogłoszeniu, że szukam konkretnych ras psów. Raczej to nie ma nic wspólnego z adopcjami. A to ja sobie sama zrobię te zdjęcia. Wiesz co, ja sobie jakoś inaczej to wyobrażałam. To zdjęcia są jakieś... Te kwiaty na tych zdjęciach są jakieś żółte. To tło mogłabyś, nie wiem, przesunąć ten horyzont czy co. No ale jak już robisz te zdjęcia za darmo, to nawet jest z łaski swojej wezmę. A co to za miniaturki zdjęć? Co sobie pani wyobraża? Ja przepraszam, ale tak zabezpieczam zdjęcia, no żeby ich nikt nie ukradł. Rozumie pan. Ale ludziom trzeba ufać! Skończyło się tak, że nigdy nie otrzymałam z tych zdjęć pieniądze, a wysłałam je w pełnej rozdzielczości. Nie zrobię tak nigdy więcej. Widziałaś swój sprzęt i ty chcesz tym jakieś zdjęcia robić? To jakiś żart. Wiesz co, może weź jakichś ludzi, porób im zdjęcia za darmo i dopiero wtedy się ogłaszaj, bo twoje zdjęcia są strasznie słabe, nie to co moje. Patrz, jakie ja mam dobre zdjęcia. Nie dla psa. Co, ty chcesz robić te zdjęcia do końca życia? Wyżyjesz z tego? Weź się lepiej za naukę, poucz się czegoś i miej normalną pracę. Miej rozum i godność człowieka. Hej, podobają mi się twoje zdjęcia. Jaki masz aparat i obiektyw? Osobiście do tego pytania nic nie mam. Ja sama je często zadawałam. Bo słuchajcie, można w ten sposób porównywać możliwości sprzętu, to czy ten sprzęt nam pasuje, czy nie, zdobyć jakieś opinie. I dziwi mnie oburzenie i tekst. To nie aparat robi zdjęcia, to człowiek je robi. No ale jest różnica, jak robisz małym kompacikiem, w sensie kompaktem, aparatem kompaktowym, a lustrzanką, no przepraszam, to jest różnica. O, jakie ładne zdjęcie, Jezus, dziękuję, będę cię wszystkich polecać. O Jezus, uwielbiam moich klientów, uwielbiam, jak widzę taką radość, że sprawiłam komuś radość i ktoś będzie mi jeszcze polecał i w ogóle jest taki kochany, uwielbiam was. Hej, wiesz co, a umówimy się na jakiś termin w maju, wtedy się do ciebie odezwę. Wtedy nigdy się nie odzywaj. Kradniesz pomysły. W ogóle nie jesteś oryginalny. Nigdy nie będziesz jak ci popularni fotografowie. Zapomnij o tym. Say what? Pomyślałam, że nagram wam jeszcze coś, jakąś taką dodatkową, bonusową część, w której już nie będziemy nic komentować, tylko wam trochę opowiem, jak to ze mną było, czemu się zajęłam fotografią. Zacznijmy od tego, że mój sprzęt obecnie to Canon 1100D oraz kilka obiektywów 50 mm STM, 55 do 250 mm STM, Helios 44 albo 42, nie pamiętam w tej chwili,
oraz kit, którego nie używam praktycznie od zawsze. Ja zaczęłam się tym interesować, bo po prostu szukałam dla siebie zajęcia jako właściwie małe dziecko, które dostało swój pierwszy aparat, żeby mogło czemuś porobić zdjęcia. No i od tego wszystko się zaczęło. Najpierw były jakieś makro, jakieś malutkie zwierzątka, później były psy i ludzie, czyli jak obecnie. Ogólnie polecam tą pasję, bo możecie się rozwijać, możecie się samodoskonalić, możecie robić coś lepiej i lepiej, jeszcze dostać za to pieniądze i ogólnie być docenionym. Doceniać samych siebie jest to piękna pasja po prostu. Da się z tego wyżyć i każdy fotograf wam to powie, bo inaczej by się tym po prostu nie zajmował, chyba że z pasji, ale pasja to pasja. Pasja nie musi być pracą, ale jeśli jest, to jest świetnie. I tutaj mam do przekazania jeszcze jedną rzecz. Zawsze spotkacie się z opiniami, które nie są wam przychylne, które są hejtem albo taką ostrą krytyką, że macie ochotę z tym skończyć. To nie powinno was obchodzić, powinniście to zostawić za sobą, na to nie patrzeć. Dlatego, bo zawsze znajdzie się te kilka osób, które wam powiedzą coś w stylu: hej, robisz to super, rób to dalej, bardzo mi się to podoba, trzymaj się. I to są właśnie te osoby, dla których warto to robić. Warto to robić w ogóle dla samych siebie i to jest najważniejsze. Popatrzcie na youtuberów. Ilu z nich było krytykowanych, dostawali komunikaty typu: zabij się, bo jesteś do niczego, nic nie potrafisz, nie chcę cię tu. A co oni teraz robią? Są popularni, mają za to pieniądze. Wszyscy ich rozpoznają i spełniają się, robiąc swoją pasję. Dlatego nie przejmujcie się, róbcie to, co chcecie, róbcie to, co potraficie i bądźcie w tym po prostu ciągle lepsi i lepsi, bo o to chodzi w życiu. A to jest to naprawdę piękna pasja. Dzięki. Hej kochani, zostawcie łapkę w górę oraz suba, jeśli tylko film wam się podobał i czekacie na więcej. Zróbcie to dla Tinusi, bo Tinusia wtedy się bardzo cieszy, a każda łapka w górę to jeden pogłaskany piesek. Tak. Tak.